No właśnie teraz znajdujemy się na gołębniku rozpłodowym. Możemy zobaczyć, że u Piotrka ten gołębnik rozpłodowy jest podzielony tutaj na boksy. Tych boksów, jak widzimy, jest 10. Każdy boks jest ponumerowany. Prezentację gołębi rozpoczniemy oczywiście od gołębia olimpijskiego. Jest to samica, która była druga w Polsce w maratonie oraz była piąta na wystawie w Poznaniu na olimpiadzie z koeficjentem 12,46. Może ją pokażę. W kategorii E, czyli daleki dystans, tak? Tak. Ale nie tylko ona na dalekim dystansie siadała, bo też potrafiła się z 400 w pierwszej piątce na oddział, tak samo z 500. Także samica uniwersalna i może powiem jeszcze tak, że ona jako roczna to była na 14 wkładań miała 9 konkursów, jako dwuletnia też dobrze siadała, a jako trzyletnia no to była drugą lotniczką w kategorii, w C w oddziele, trzecią lotniczką w kategorii D też w oddziele. Później była drugą lotniczką z całości w oddziele. No i za 2 lata miała 12,46 w maratonie, którą mi dało ją drugą pozycję w Polsce oraz piątą na olimpiadzie. Jest to samica, z jednej strony wywodzi się z Hubenów, a z drugiej strony wywodzi się z Michalaka z jedynki. Także no, pochodzenie ma fajne, a tym bardziej, że powiem, że myślałem, że nie będzie przekazywała, ale przekazuje, bo w tym roku bezpośrednio jej córka na loty na modę, to była 10 już na oddział siadła, miała ponad 1,5 minuty wyprzedzenie nad całym gołębnikiem u mnie, a po jej córce bezpośrednio, czyli wnuczka, siadła jako trzecia na gołębnik, także też z innym samcem była naparowana, także myślę, że przekazują, no zobaczymy dalej, jak roczne i dwuletnie. No chociaż też jest jeszcze jedna roczna samica, naporowana była na Ardeny, no to wiadomo, to na tych krótkich lotach tak nie siadało, ale była 500, taka 10-godzina, to chyba była 9 albo 10 na oddział. Także no zobaczymy, tak? Wszystko czas pokaże. Ona jest z kim teraz połączona? Ona jest samcem połączona, jest to samiec ślepy, ja na niego mówię, bo jedno oko samiec stracił. Jego ojciec miał w kategorii A 5 bodajże 43. Także zobaczymy trochę tam, ona na maratonach, ona krótszy, także zobaczymy co z tego wyjdzie. Też damy możliwe, że pierwsze modę damy na wspólny gołębnik do Sławka, no i chyba na Kraków damy też po nim. No zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Te gołębie dopiero są puszczone w pary. Tak, one zostały wpuszczone w pary, samica dzisiaj zniosła pierwsze jajko, także miałam puszczać szybciej, ale były mrozy, nie było kiedy. A jak widać, każdy gołąb w boksie jest schowany. Też to taka nie jest temperatura, bo okno cały czas otwarte, to staram się naturalnie to wszystko trzymać. A powiedz mi Piotrze, czy ty co roku zmieniasz pary, czy jak masz takie pary jakby sprawdzone, to trzymasz to wszystko razem, czy co roku starasz się przeparować? Co roku jest, pary są przeparowane, po to są też te boksy, żeby sprawdzać i z jakim partnerem najlepiej to będzie wszystko wyglądało. Także mówię, no ta samica była w tamtym roku z samcem z Engelsu, z linii Engelsu z 231, no i fajnie mi po nim siadało, no ale da mi trochę innego, teraz w tym roku dam innego samca jej, żeby sprawdzić jak tu będzie, żeby wiadomo, żeby szybciej dojść też do tych gołębi i z którymi będzie najlepiej to pasowało, jak to będzie można szybko wrócić, bo wiadomo też gołębie się starzą, tak? Także tak to wszystko wygląda, może pokażę tutaj jeszcze jej półbrata, bo to on też wywodzi się z Hubenów, jest to stry samczyk. On w 2018 roku też miał z dwóch maratonów, miał 12,46 z dwóch maratonów. To był dwa razy był w 50 na okręg ten samiec, ale on też potrafił jako roczny na 10 wkładań 9 konkursów już miał. To potrafił z 500 siadać w pierwszej 10 na okręg i tak samo na oddział. Czyli to są takie gołębie uniwersalne? Uniwersalne. Ale super siadają właśnie na dalekich lotach. Tak, bardziej na dalekich lotach. No, po nim też wyciągnąłem w tamtym roku 6 młodych do lotu. Wyciągnąłem, on był ze samicą z Hubenów i z Petera Trosta, taką samicą 102.
No to wyciągnąłem 6 młodych, no to na ostatnim locie, w pierwszych 20 głębiach u mnie na głębniku, no to 4 dzieciaki po nim bezpośrednio były, no to czy, a lot był podwiad, a może powiem jeszcze inaczej, bo u mnie głębie nie są przyciemniane, tylko lecą naturalnie i no dają radę, tak, no zobaczymy jak to będzie dalej, tak. A tym bardziej też, że dużo głębi nie zgubiłem, bo wyciągnąłem tam chyba 130 młodych, na loty było 122 do, na spisie. I ogólnie po lotach też zostało dużo tych młodych, no ale mówię, żadnego po nim też nie zgubiłem. A w tym roku też on ma samicę, zmienię mu samicę. Jest to półowa samica. Z jednej strony wywodzi się z gołębi Rens van der Zijde, a z drugiej strony wywodzi się z bodajże wicemistrza Polski w kategorii B. Chyba miał 4 tam z groszem ten samiec. Także no zobaczymy, tak? Ona też jest tutaj na taki bardziej średni, gdyż jest kategoria C i kategoria B, a Huben też tam bardziej trochę dalej, to mówię, no zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Też będziemy chcieli dać pierwsze gołębie na wspólne gołębniki i pobawić się. Także no, no zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Może pokażę tu jeszcze córkę olimpijki. Jest to córka olimpijki, to ona się właśnie wywodzi z olimpijki, a z drugiej strony wywodzi się z gołębi z Kopmana, no i po niej bezpośrednio już dzieciak, tak samo na tym ostatnim locie, no to pierwszy po olimpijce, a trzeci na gołębi to już był odbity po tej samicy, no to czyli już wnuk, także te gołębie przekazują, tak? A ona też jest w tym roku sparowana z samcem z białym. Jest to samiec z gołębi z Inbred de Gusta, a z drugiej strony wywodzi się z gołębi z Geringsów. Ten samiec był w tym roku zakupiony. No zobaczymy, bo też mam te Geringsy, będę chciał też polatać trochę dalej, to na tym dalszym dystansie. Samiec z większej budowy. Kolor bardzo fajny. No, kolor bardzo fajny, biały. Pierwszy raz w życiu mam białego gołębia. Także zobaczymy. Zobaczymy, czy białe lecą. Czy białe lecą. Jak to powiedział mój siostrzeniec, biały dyzio będzie. No. Może, może pokażę tutaj, że jeszcze... Tu fajna, jeszcze jest jedna para. Jest to gołąb o barwie... Jest to szpak. Ten gołąb był odkupiony na Krakusie w 2017 roku. Z finału był, on był siódmy, jak wiem na Krakusie finał jest ponad 500 km, to była gorączka w pierwszy dzień, poszło, nie pamiętam ile już tam było, ale ponad 500 gołębi poszło, to w pierwszy dzień było 15 gołębi tylko i on był siódmy, jego odkupiłem, a w tamtym roku wiem, że chyba z finału na Krakusie z tych samych gołębi to był drugi gołąb też na Krakusie. Także myślę, że przekazuję z tej linii gołębi, a gołąb ten wywodzi się z gołębi Wedewarda Lechniusa, tam jest w tych gołębiach jest Silver Boy, Queen oraz typowo daleki dystans, tak? A jeszcze może powiem taką ciekawostkę, że w tym roku bezpośrednio po nim dzieciaka, czy jednego, no to po nim dzieciaka szpaka takiego typowałem do mistrza oddziału w GMP, no i do wicemistrza okręgu w GMP. I też na tym ostatnim locie podwiad, no to wszystko praktycznie siadły 3 grupy gołębi i w 3 grupach gołębi były po 2 dzieciaki, 6 wyciągnąłem i 6 było w pierwszych 30 gołębi u mnie na gołębnik. No i były tak samo w pierwszych 200 gołębiach na oddział, a poszło ponad 4200 gołębi, także... Warto kupować ze wspólnych. No ze wspólnych warto kupować, bo naprawdę fajna sprawa, a on jest samicą, tak o barwie pstre, jest to samica odkupiona też na aukcji, ją kupiłem, to samica wywodzi się z gołębi z Geringsa, ona też już wydała trzeciego chyba i czwartego gołębia na wspólnym gołębniku z finału, no i ona właśnie w parze była z tym samcem, no i z powrotem tą parę sparowałem, bo będę chciał w tym roku dać na Krakus, po nich gołębie z pierwszego lęgu pójdą. Ja tą samicę miałem w rękach, mogę wam powiedzieć, że super w budowie, to jest kapitalny gołąb, naprawdę. Mimo tego, że ona jest z roku 2013 rok, no to samica, ona też ładna samica, ona też już zaraz jajko zniesie i temu tak kurde,
dość ciężką, nie będziemy może jej męczyli, no ale zobaczymy jak to będzie. Tu może pokażę jeszcze. Jest to gołąb czerwony, taki w czarne kropki wchodzi. Jest to gołąb z gołębi Rhys van der Zijde. Dużo masz tych gołębi? No dużo mam, dość mocno poszedłem w te gołębie, no zobaczymy, będę chciał coś tam pobawić się nimi, zobaczymy. I też on jest naparowany na samicę natrapiano. Ta samica kupiona była w tym roku i z jednej strony ona też wywodzi się z gołębi Rhys van der Zijde. A z drugiej strony jest tam chyba z gołębi, nie pamiętam, ale to jest wicemistrza Polski w kategorii C. Tam może nazwy nie będę mówił, żeby tam nie, kogoś nie poruszyć albo coś, bo to może hodowca sobie nie życzy. Tu może jeszcze pokażę. Jest to niebieska samica o przepięknej budowie, jak widać. Pokaż się. Ona wywodzi się z 50% jej wywodzi się z gołębi z Werkamena, z gołębi Mitu, a z drugiej strony wywodzi się z Olimpiady 003 i z gołębi chyba tam był z pałki też gołębi się wywodzi ona od tego podstawowego jego gołębia. Także ona też została naparowana na gołębia czerwonego. Jak widać jest, on tam siedzi, już czeka na nią, bo też ona ma jajko dzisiaj znieść już, drugie. I gołąb ten czerwony też wywodzi się z gołębi Rhys van der Zijde, a z drugiej strony gołębie Westrete. Także no będziemy patrzyli, będziemy krzyżowali, zobaczymy jak to wszystko wygląda. Także no jak widać, każda para w boksie indywidualny, żeby szybciej dojść do gołębi. W sezonie zamieniasz, czy jak już sparujesz na początku, to już trzymasz do końca? Tak jak sparuję, tak trzymam, bo powiem też dużo nie ciągnę, puszczam dwa lęgi, chyba że ktoś sobie jakieś tam młode zamówi albo coś, to przeparowuję, ale staram się dwa lęgi tylko ciągnąć, więcej nie chcę, bo ja z głębi nie żyję i ja tam nie uważam, żeby tam ciągnąć, nie wiadomo, że masówki robić tych głębi. A tym bardziej, że tych głębi mi co roku, może ja mam problem z tym, że dużo głębi mi tych zostaje co roku, bo w tym roku puściłem trochę tych młodych, to ja tylko 7 młodych zgubiłem. Tak samo rocznym zgubiłem 7 i za dużo ich zostaje po prostu. Nie mam problemu, żeby gubić gołębie, także tak to wygląda. Może tu jeszcze pokażę. Tu też nakrapiany samczyk z jednym białym piórkiem. Jest to samiec To jest rodzeństwo do tej samicy nakrapianej i to jest po jednym ojcu. Jest to samiec, z jednej strony wywodzi się z Werkamena tak samo, a z drugiej strony z gołębi z ludoklasensów. Jak wiem, te ludoklasensy to sam do van der Zijde pasują, także no będziemy patrzyli, krzyżowali się. No też tych Werkamenów też sporo mam, także no zobaczymy co to będzie. Może powiem, że tam w tym roku na jednym locie miałem pierwsze 9 na udział gołębi. No to bezpośrednio, nie po tym samcu, ale pokażę może. Bo jest w tym obok gołębniku tutaj. No ale po tym samcu w tym roku, on był naparowany na moją samicę, która była piąta znowu w Polsce, bo miałem dwie samice, drugą w Polsce w maratonie i piątą. Ta co była piąta w Polsce, to po nim troje dzieciaków było w pierwszych 9 gołębiach na oddział już. No to także myślę, no pociecha będzie też, a sami też takiej budowy naprawdę fajnej. No zobaczymy co to wszystko będzie, tak? Także tak to wygląda skrzydło, jak widać gołąb takiej większej muskulatury trochę. A jak ty parujesz gołębie? To na budowę patrzysz, że większy z mniejszym? Jak dobierasz gołębie właśnie w pary? No staram się, jak któryś gołąb na przykład ma luźniejsze skrzydło, no to staram się dać mu takiego gołębia, który ma mocniejsze skrzydło, żeby to uzupełnić, te braki gołębia. A tak samo jak paruję dużego gołębia, to dam trochę mniejszego, żeby zrobić średniego gołębia, żeby to tak wszystko miało ręce i nogi, tak? No staram, no nie lubię takich dużych fest gołębi, no bo jakoś, nie podobają mi się te gołębie, jak ja to mówię. No ale mówię i staram się też tak na oczy, tak się patrzę, też się patrzę. Ale na przykład na budowę tutaj skrzydła, czy tam dwa palce, czy jeden palec, nie patrzę się na to praktycznie.
Ja później pokażemy tego mojego jeszcze samca, co z drużyny 9 przodownika Polski, to ten sam jest w ogóle praktycznie, on taki luźny, w ogóle nie ma praktycznie żadnych depyspozycji do tego, a wynik tak samo, potrafił wsiąść w każdej w kategorii, ładnie wszystko, także też fajnie siadał. Tu może pokażę jeszcze jednego samczyka, jest to gołąb takiej barwy pstrej, taki ciemnokarpiaty, może bardziej czarno-biały, jest to gołąb pstry. Wywodzi się z gołębi, z garingsów. Także też będzie może pociechać niego, może nie. Jest to gołąb w tamtym roku nabyty, jest to gołąb z 20 roku. No zobaczymy, co to będzie z niego. Także no jest tych gołębi dość dużo, no ale mówię, dużo gołębi też do znajomych wysyłam w Polskę, tak żeby te gołębie szybciej sprawdzić na wspólne gołębniki. Twoją linią bazową to są ta linia tych gołębi olimpijskich, no tak? No dużo gołębi tych olimpijskich. I dokładasz trochę tych Wanderzide. Wanderzide dużo dokładam gołębi, z Geringsa też dokładam gołębie. No i mam tam takie gołębie tak samo, teraz tego degusta im dołożyłem, też to taki daleki dystans i on też tam z Geringsu wywodzi się. No mówię, a tym bardziej, bo chciałbym naprawdę latać na tym dalekim dystansie, bo te kategorie A i B to mnie tak jakoś nie rajcuje. Szybko bach, bach, bach i po tym, zawodach. I po zawodach. A tutaj przyjdzie 12 czy 13 godzin lotu, no to go musi naprawdę wykazać się i pokazać klasę. To wtedy, odbić wtedy serię w 10 minut, to czy tam mniej, to jest naprawdę coś fajnego. Dobra, jak już jesteśmy na gołębniku tutaj rozpodowym, może byśmy porozmawiali o przygotowaniu właśnie do całego sezonu, tak? Bo to najważniejsze to jest tak, żeby mieć wyniki, to muszą być dobrze gołębie rozpodowe przygotowane, żeby dały dobre młode, żeby te młode były zdrowe. Jak są młode zdrowe, to i fajne wyniki i to się jakby przekłada później na późniejsze lata. Może pokażę karmę, jaką gołębią daję. Widzimy jakieś ciemne buteleczki, zaraz to nam wszystko nam opowiesz. Jest to karma z Kornasa, daje karmę rozpodowo-lotową, do tego daje 50% karmy rozpodowo-lotowej, do tego dodaję 50% karmy super diety, to jest Flornasa. No i osobno daję siemię lniane i konopie. I tak, no dzisiaj akurat gołębie dostały propolis na karmę, także tak to wygląda. No dobra, jesteśmy teraz tak w trakcie parowania gołębi, czy robisz jakieś kuracje no przed, zanim się zacznie parowanie, jak przygotowujesz te gołębie? No i oprócz tego zakwaszacz daje też gołębiom praktycznie 3-4 dni w tygodniu, jak widać firmy zbioru, z Beefsa dostają, także nie ma nic do ukrycia i tak samo gołębie lotowe, tak samo te gołębie dostają rozpłodowe. A gołębie nim zostały puszczone w pary, no to rozpłodowe w boksach byłem na badania, najpierw jadę na badania z gołębiami lotowymi i rozpłodowymi, biorę 10 gołębi z rozpłodu, 10 gołębi z lotowych biorę, jadę tutaj do Lubina, do weterynarii, badam gołębie, jeżeli gołębie pierwszy coś mają, to im daję, na przykład jak mają żółty guzek czy coś, to podaję to wszystko, ale wiadomo, pierwsze to, żeby gołębie miały robaków, no ale u mnie nie ma problemu z robakami, no bo co tydzień, co niedzielę, cały rok daję czosnek, cebula i chrzan gołębie dostają co niedzielę na karmę. Nie ma no każda niedziela dostają praktycznie. Problem z robakami naprawdę nie mam i nic innego takiego nie dostają. A jeżeli coś wyskoczy, jakiś salmonella, nigdy też na przykład salmonella nie miałem, ale jakiś żółty guzek czy coś, to staram się z zakwaszaczami. A przed sezonem też tak naprawdę nie daję. Jedynie dużo zakwaszaczu, a na przykład na grzyba, no to też propolis idzie na grzyba, no i krople daje CCK, takie są krople malutkie, to też daje, z Beefsa też te krople daje i nie ma z tym problemu praktycznie. Jeśli chodzi o gołębie rozpłodowe zimą, jak robisz jakieś tam kuracje, bo niektórzy robią tam kuracje markwiowe, niektórzy jakieś nie, żadnych markwiowych kuracji, karma jest, daje karmę bezpośrednio. Całą zimę dobrze dostają. Całą zimę karmę, jadę tam, biorę karmy z Flornasa. Rozpakowuję 2-3 worki karmy, jakąś karmę energetyczną, jakąś karmę na grochach, pierzeniówki, 2-3 rodzaje, słonecznik do tego, olejki, jakieś kurcza, siemię lniane, konopie, to wszystko mieszam. Cały rok jedzą, tak mocno jedzą i gołębie, żadnych kuracji innych nie robię, jakichś marchwiowych, owsowych, to moim zdaniem to nie jest to, a wyniki są. Tym bardziej nawet, że gołębie raz dziennie latają, także nie ma tego. I gołębie, nie miałem przypadku, żeby jakiś gołąb zdechał albo coś, także mówię. Gołębie są w 100% zdrowe, także jak widać, zresztą było na filmiku, tak?
Tu może pokażę samicę, która była piąta w Polsce w maratonie za 2 lata. Jest to samica niebieska. Wywodzi się 50%, ona wywodzi się z gołębi radwańskich, a 50% z Westrety ona się wywodzi. I powiem tak, ta samica potrafiła też usiąść z 400, czy z 500, czy z krótkiego dystansu potrafiła usiąść też w pierwszej dziesiątce na oddział, także jako roczna ona nie miała żadnego konkursu, jako 2-letnia tak samo, jako 3-letnia dopiero zaczęła iść, a bezpośrednio ona, jak i jej brat z gniazda przyczyniły mi się do 9. przodownika mistrzostw Polski, czyli ona i jej brat, także całe rodzeństwo, no miałem 2, a najlepsze to jest w tym, że rodziców po 2 latach tych gołębi, to rodzice zostały usunięte z gołębnika rozpodowego, bo w ogóle myślałem, że z tego nic nie będzie, ale jako starsze gołębie dopiero zaczęły iść. Także te radwańskie gołębie i troszkę ich po nich też pociągnąłem, no ale po nie w tym roku już w pierwszych 9 gołębiach, co miałem na młode, na oddział, no to troje dzieci bezpośrednio po niej już było w pierwszej 9 na oddział. Ona była naparowana na gołębi z Werkamena. Także to samica, jak widać, większej troszkę budowy, no ale nie przeszkadzało jej to, żeby lepiej leciała na takim dystansie. Także no fajna samica, no zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie skrzydło, tak samo plecy umięśniona ładnie. Tak, ona też teraz może tak trochę sapie, ciężko oddycha, no ale ona jajko już ma do zniesienia, także może jej nie będę aż tak męczył, żeby zniosła jajko, żeby nie zbiło się ani nic. Może przedstawię teraz matkę olimpijki. Jest to samica z 08 roku. Jak widać, obrączka została ścięta, bo nogi jest strasznie, ma strasznie nogi grube i strasznie jej puchły. Dobrze, że w miarę zobaczyłem. Ta samica potrafiła tak samo siąść. Ona była lotowana samica, później została przeznaczona do rozpłodu. Ta samica potrafiła tak samo siąść z 500, 8, 7, 3 na oddział, tak samo i na okręg. Także ona leciała, no i olimpijka leci. A tym bardziej, że po olimpijce też już gołębie siadają dość fajnie. Także tak to i ona wywodzi się 100% z gołębi z Hubenów. I tu w jej krwi płynie 7 razy Artis z gołębi Hubena. Jeżeli ktoś się interesuje tymi gołębiami, no to ktoś to będzie wiedział, o co tutaj chodzi w tych gołębiach. No te gołębie praktycznie na każdym dystansie lecą, ale wiadomo, im ciężej, tym lepiej jest, tak? To po niej bezpośrednio też w 2016 albo 2017, już nie pamiętam, były dane 2 gołębie na Krakus, do mój znajomy taki dał, 2 gołębie po nich na Krakus. To z finału był 30 chyba drugi albo 34 na finale na Krakusie, bezpośrednio po tej samicy też, już gołą. I po tym starym Michalaku, to za chwilę pokażemy też jego. Także tak to wygląda. No tego no mówię, no. Samica stara, wiekowa, także już dożywotnie ma już siedzisko tutaj, także będzie odpoczywała już. O, może pokażę teraz tego samca mojego, tego starego Michalaka. Jest to stary już gołąb, jest to 05 rok. To on właśnie mi wydał tą olimpijkę, która tak mi fajnie siadała. Tak samo bezpośrednio po nim dzieciaki, po tym samcu dzieciaki mam chyba coś około 6, może 7 w rozpłodzie dzieciaków. To też bardzo dobrze mi siadają. Tak samo mam roczną samicę, 2-letnią samicę mam, że też mi bardzo fajnie siada. No ale dziadek już wiekowy, 05 rok. I na emeryturze już jest, no już końcówka jego, jak ja to mówię, ale zostanie dożywotnie, sentyment do gołębia jest. Tak samo jego mam jedną córkę już też z 08 roku, to mi ona już jajek nie wydaje, też została już dożywotnie na gołębniku, jedynie że będzie podkładane pod nią mamki, żeby sobie coś tam papczyła i później gołębia jakieś odchowała, żeby wiedziała, że co to jest jeszcze. Tu może jeszcze pokażę samicę też. Jest to samica późniejsza po tym moim Hubenie pstrym, co po nim tak fajnie gołębie też latają.
Ona była naparowana bezpośrednio, to oczy to jest ten Huben i też naparowana była na samicę z głębi z Petera Trosta i też z Hubena. No i też ona będzie, jak to widać, ona ma 3-4 pióra jeszcze do końca. Późniejsza samica, no ale... Bo tylko z tych swoich super rozpodowcach, czy najlepszych lotnikach do tych najlepszych, zostawiasz sobie tak? Tak, tak. Po tych najlepszych lotowych, tak samo rozpodowcach, co mi coś tam przekazują, tego im co lecą, to staram się zostawić po jednym dzieciaku w domu, czy tam dwa, bo wiadomo, czasami się z kolegami wymieniam, ale staram się po jednym dzieciaku zostawić w domu, żeby te gołębie, kurczę, też, żeby zostały, no bo nie sztuka komuś wydać, a później samemu szukać. Jak to się mówi? Swego nie znacie, cudze chwalicie. Tu może jeszcze pokażę, jest to drobniejsza samica, jest to po bracie olimpijki, też wywodzi się z Michalaków ta samiczka i z Hubenów, a z drugiej strony wywodzi się też naprowadzona na głębi Ardeny, też na daleki dystans. Bezpośrednio jej, ona już samica jest z 19 roku, ale bezpośrednio jej siostra w tym roku z 500 chyba tam była przedostatni lot na oddział, no to siadła jako 10 już z 500, taka 500 była 9, chyba 45, to siadła 10 już na oddział, także też te głębie, no wiadomo, im ciężej tym lepiej. Te gołębie lecą, no ale mówię, no zobaczymy co to wszystko będzie. Też miejsca samiczka trochę drobniejsza, no takie gołębie lubię. Te ogonek i też jedno piórko jak widać. Mocne plecy, skrzydło widać, ogon. Super. No, są naprawdę fajne gołębie. Także co, no to co? Życzymy sukcesu na początku 2021 tobie. Tak, powtórzenia tych wyników jakie miałeś w 19. No, w 19, w 20. No i co? No i przede wszystkim zdrowia życzymy, tak? Aby nas COVID nie zabił. Tak jest. Pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy wszystkich. Dobrego lotu wszystkim życzę. Dobry lot.